barszek z uszkami. Rybę po grecku. Kutię z pszenicą. Barszcz z grzybami. Kluski z grusznikiem. Pierogi. Kluski z makiem. Kulebiak. Pierogi z grzybami leśnymi. Groch z kapustą. Kompot suszonych owoców. Gomaniec jest robiony z ciasta drożdżowego, drożdże, rozczynia się z mąką i ociupinką soli i po prostu się je piecze. I jak są upieczone już, kroi się w takie skibki, a w jakimś naczyniu rozpuszcza się, znaczy wrzątkiem zalewa się mak i troszeczkę się słodzi i czeka się, jak ten mak robi się taki biały jak mleko i wtedy polewa się tym właśnie te łamance przed podaniem i one wyglądają, to jest bardzo proste danie, ale bardzo smaczne, wszyscy chętnie jedzą, szczególnie dzieci przy stole. Kisiel owsiany, więc no to owies trzeba ugotować i odcedzić to wszystko, co jest, czyli zostaje taka jak gdyby papka. Jeżeli chcemy bardzo gęsty, to trzeba więcej tego owsa. Jeżeli chcemy mniej, to po prostu trochę mniej. A wcześniej trzeba, jak są jabłka, najlepiej antonówki ususzyć, najlepiej na kuchni. Czyli one są takie nieprzypalone, są takie prawdziwe suszone jabłka. Kroi się w kawałki. Ociupiną wody się, wrzątkiem się zalewa i później się kroi te jabłka, a tą wodę, która zostaje, wlewa się do tego kisielu owsianego. Miesza się i to właśnie wychodzi taki zwykły kisiel. Chałuszki z grzybów suszonych, prawdziwki, podgrzybki, dodane do tego czosnek niedźwiedzi, troszeczkę mąki ziemniaczanej i bułka namoczona, tak jak kiedyś było przez babcię w wodzie, no i smażone na tłuszczu. Chwała na wysokości, chwała na wysokości.